One Punch Man przedstawia świat pełny zagrożeń, które zdolne są zakłócić codzienne życie wielu obywatelom, bo w końcu nawet pojedynczy potwór w jednej chwili może zmiażdżyć ludzi pozbawionych mocy, nie zwracając nawet na nich uwagi. Na szczęście bezpieczeństwo zwykłych ludzi równoważone jest przez stowarzyszenie bohaterów, sprawiając, że każdy dzień jest choć trochę bezpieczniejszy. Zaś jednym z takich obrońców, którzy stoją po stronie normalnych obywateli, jest Kin, który zyskał tytuł najsilniejszego człowieka na świecie. Natomiast w tym miejscu przestrzegam was już tylko przed spoilerami z dalszych tomów mangi. Przed zdobyciem swojej pozycji w stowarzyszeniu bohaterów, Kin stał się ofiarą potwora o sile zdolnej zagrozić wielu ludziom, zaś w wyniku ataku tej kreatury, mężczyzna zdobył ranę po pazurach, a przed niechybną śmiercią uratował go nikt inny jak Saitama. Jednak nie był to odosobniony przypadek, a w podobnej sytuacji znalazł się jeszcze 5 razy i z uwagi, że zawsze był pokryty krwią lub wnętrznościami, niesłusznie uznawano go za tego, który je powstrzymał. W końcu Kina okrzyknięto najsilniejszym człowiekiem na świecie i przyznano mu 7 miejsce wśród bohaterów S-klasy, a zatem najsilniejszych bohaterów i pozycji, która należała się Saitamie. Od tej pory samo imię tego bohatera budziło przerażenie wśród różnych istot czy oprychów, a on zdobył coraz większy rozgłos. Od tej pory śledzimy Kinga jako 29-letniego mężczyznę, który nie utrzymuje kontaktu z innymi i chociaż wydaje się on zawsze zrelaksowany, to w rzeczywistości, gdy natrafia na trudności, jest bardzo zestresowany, co zdradza jego głośne i szybkie bicie serca. Wielokrotnie błędnie odebrane przez innych, jako jego specjalny tryb bojowy zwany silnikiem Kinga. Poza obywatelami, również inni bohaterowie darzą go szacunkiem, w tym nawet druga w rankingu bohaterów Tatsumaki. Chociaż Kin jako zwykły człowiek często jest tchórzliwy i gdy nie widzi szans na wygraną, bez wahania ucieknie, ratując swoje życie kosztem innych, to jednak wielokrotnie sama jego aura, imię i wyraz twarzy wystarczyły, żeby uratować innych, co pokazał na przykład w momencie, gdy istota z wyglądu przypominająca kameleona od razu się poddała, co biorąc pod uwagę jego reputację było dość częste. I tak naprawdę tylko robot czy bardzo potężny lub pozbawiony inteligencji potwór mógł mu się nie poddać. Tym bardziej, że każda taka sytuacja tworzyła kolejne plotki, które sprawiały, że bicie serca Kina uznawano jako śmiertelną broń, której po usłyszeniu nie przeżył żaden potwór, co tworzyło wokół tego bohatera jeszcze większą aurę tajemnicy i strachu. Uznawany za najsilniejszego bohatera na świecie, w czasie wolnym od pracy spędza czas na graniu w symulatory randek czy gry akcji, w których to wielokrotnie bił rekordy. Wkrótce po jego ucieczce przed robotem zainteresował się nim Saitama, który widząc, jak dorosły mężczyzna zmoczył spodnie na widok gigantycznej wrony, zdał sobie sprawę, że pozycja 7 najsilniejszego bohatera została zbudowana na kłamstwie. Gdy Saitama pokonał potwora, przestraszony mężczyzna orientuje się, że to ten sam bohater, który wielokrotnie ratował mu życie, dlatego przeprasza go, że ukradł jego zasługi. A Saitama zaproponował mu tylko, że jeśli dalej chce grać bohatera, to wystarczy, że stanie się silniejszy, dodając także, że wpadnie jeszcze kiedyś, by z nim pograć. Od tego momentu King i Saitama są sobie bliżsi, a w kwestii gier to zdecydowanie łysy mężczyzna może się więcej nauczyć. Wkrótce ta dwójka przypadkowo się spotyka, a poznając problem prawdziwego bohatera o byciu zbyt silnym, King daje mu rady z mangi, tłumacząc, że bohaterstwo to nie tylko siła, więc Saitama musi się jeszcze wiele nauczyć. Po ich wspólnej sesji i wyzwaniu growym odnajdują wielką stonogę, a tym razem Kin zdobywa się na odwagę i robi zawabik dla potwora, co pozwala wyprowadzić łysemu mężczyźnie precyzyjny cios i ograniczyć straty do minimum przy jego sile. Wreszcie po skończonej walce Silver Fang, Bomb Genos i Kin udali się do domu Saitamy, gdzie znany jako najsilniejszy człowiek grał wspólnie z łysym bohaterem, a gdy zjawia się Fubuki, pyta zgromadzonych, jakie są ich plany na wojnę z potworami, na co Kin odparł, że musi zająć się osobną sprawą. Niedługo później Saitama wychodzi z domu, żeby znaleźć łowcę bohaterów, a także kupić kapustę. Po tym jak gospodarz domu nie wraca, Kin martwi się, a Genos dodaje, że niewykluczone, że jego mistrz wróci po tym jak znajdzie lub zniszczy siedzibę Stowarzyszenia Potworów. W końcu Saitama wraca, mówiąc, że znalazł się w niebezpiecznej sytuacji, co szokuje wszystkich jeszcze bardziej, gdy dowiadują się, iż łysy mężczyzna po prostu zgubił portfel z niewielką ilością pieniędzy. Wreszcie do mieszkania przychodzi także dr Kusano, a wszyscy próbują się posilić z niewielkiego garnka, w wyniku czego Kin zostaje znokautowany. A gdy budzi się następnego dnia, Saitama prosi mężczyznę, aby wychodząc wyniósł śmieci, co ten bez narzekania robi. Wracając, spotyka ludzi ze Stowarzyszenia Bohaterów, z którymi udaje się do kwatery głównej. Tam wyjaśnia, dlaczego go nie było,
ale zostaje to błędnie odebrane i wszyscy uznali, że Kim całą noc walczył z potworami. Gdy spotkanie się kończy, znany jako najsilniejszy bohater próbuje ukryć się w jednym z pokoi stowarzyszenia, ale niestety okazuje się, że był tam Silver Fang oraz jego starszy brat Bomb. Dlatego rozmowa szybko przechodzi na temat ponownego spotkania w domu Saitamy, a gdy wszyscy poza gospodarzem domu są obecni, na przekór myślom Kinga decydują się oni przejść do ataku na Stowarzyszenie Potworów bez pomocy łysego bohatera i czekającego na niego ucznia. Podczas podziału drużyn King zostaje sam i przemierzając siedzibę potworów trafia na zakładnika, który mówi, że potrzebuje pomocy. Bohater jednak skutecznie przestraszył dziecko, dodając, żeby znalazło innego bohatera, ponieważ przy nim czeka je tylko rozpacz. Po tych słowach potwór, udając dziecko, tak się przeraził, że stracił kontrolę nad transformacją, w wyniku czego utworzone kości przebiły wnętrzność jego głównego ciała i zmieniły go w mokrą plamę. Po tym Kin próbował odnaleźć Saitamę, ale zamiast niego spotkał chłopca imieniem Tareo, podejrzewając, że jest potworem. Wskazując na chłopca, mówił, że odkrył jego próbę ataku z zaskoczenia, a po tych słowach niewidzialny potwór ujawnił się, zaczął przepraszać i uciekać. Wreszcie mężczyzna i chłopiec znajdują windę, a kiedy ich życie było ponownie zagrożone, spadający do wiadra gruz przeważa windę i pomaga im uciec, zaś z pomocą Tatsumaki wydostają się na powierzchnię. Ostatecznie Kin z powodzeniem zdał odeskortować chłopca do opancerzonego pojazdu i zdobyć pochwałę za wykonaną misję. Jednak ze względu na swoją rangę musiał wrócić i pomóc innym bohaterom, tak też po dłuższym czasie Kin pojawia się na wzniesieniu, co wystarcza, żeby zwrócił całkowitą uwagę potworów i na chwilę przerwał przegrywaną batalię przez bohaterów. A stało się tak dlatego, ponieważ uznano go za najsilniejszego w całym stowarzyszeniu bohaterów, nawet w porównaniu do Tatsumaki, dlatego nawet działania istot zdolnych zagrozić wielu miastom musiały być skoordynowane. Tym bardziej, że przez brak reakcji i informacji o najsilniejszym bohaterze, napięcie wzrasta, a potwory, znając plotki o jego zdolnościach, przez które mogą stracić przytomność nawet bez dotknięcia bohatera, zdają sobie sprawę, że zakładnicy nie mają teraz znaczenia. Bezdomny cesarz postanawia sprawdzić te plotki, informując swojego froga, że jego sfery sprawią, że Kin wyparuje. Jednak znany jako najsilniejszy bohater nieumyślnie dwa razy zastrasza bezdomnego cesarza, pierwszy mówiąc, że patrzył pod nogi, bo podłoże jest niestabilne, co zostało odebrane, że Kin może łatwo odebrać mu życie bez odniesienia obrażeń, zaś drugi, kiedy mówi, że jest zwykłym człowiekiem, bezdomny cesarz myśli, że Kin zna jego słabość i obawiając się, że inni też ją poznają, przechodzi do ataku. Jednak zostaje stłumiony przez zombimena, a z uwagi na obecność Kina nie otrzymuje pomocy od innych potworów. Wówczas bohaterowie próbują ułatwić Kinowi zadanie, zakładając, że użyje swojej umiejętności, natomiast samoreplikujący się potwór zaczął przechodzić fuzję i zwiększył swoją liczebność prawie do 54 bilionów. A niedługo po tym bezdomny cesarz rozpadł się, ponieważ próbował wyjawić informacje o istocie nazywanej Bogiem. Wreszcie, gdy wszyscy zaczynają się niecierpliwić, zajmujący siódmą pozycję wśród bohaterów, pozornie wykonuje swój ruch, a wypowiadając jego nazwę, dochodzi do potężnej eksplozji. W rzeczywistości jej wynikiem jest obecność Garo, który w mniej niż sekundę zmierzył się z potworami, dlatego praktycznie nikt nie zdawał sobie sprawy z jego obecności, a Kin nie wiedział, co się wydarzyło. Jednak jak tylko zobaczył Saitamę, pobiegł w jego stronę i zaczął mu dziękować za ratunek, a także chwalił Genosa za jego heroiczny czyn chronienia Tatsumaki, nawet kosztem własnego życia. Później pojawia się także Blast, który przekazuje swoją przyjaciółkę Tatsumaki w ręce Kina, aby o nią zadbał i wspólnymi siłami wraz z innymi bohaterami starał się dostać w bezpieczne miejsce. Dłuższy czas później, gdy Garo dotarł do strefy, gdzie udali się wyczerpani bohaterowie, łowca bohaterów wytwarzał silne kosmiczne promieniowanie, od którego niektórzy bohaterowie tracili włosy i przytomność, aż wreszcie życie. Wyjątkiem nawet nie był Kin ze swoim niewiarygodnym szczęściem, które pozwalało mu przeżyć setki sytuacji, zapewniając mu praktycznie nietykalność, ale w tym wypadku jego szczęście mogłoby tylko przedłużyć lub skrócić jego cierpienie. Jednak po tym, jak Saitama cofnął bieg wydarzeń, wtedy też Kin rozpoznaje, kim był wcześniej wskazany przez chłopca wujek i swoją aurą zdał uspokoić wszystkich, którzy pragnęli śmierci Garo. I to na dzisiaj wszystko. Tak więc do następnego odcinka, drodzy widzowie, sayonara. Korimos.